muszę wam powiedzieć, że jest mały teleport w czasie. Wyjechałem 4,5 godziny, jest dość ciemno na zewnątrz, więc nagrywam siebie. Właśnie szykuję się do startu. Ogarniam się, jadę na Świecko. Barierki tutaj montują. Mówię, co oni tu będą robić? A tu barierki. Znaczy, no może bardziej na polityków, bo same ruskie są spoko, nie? Powiem wam, że jest przed 15, a już są problemy z miejscami, na parkingach. Siemaneczko, witam was w kolejnym vlogu, w kolejnej trasie. Jestem na pierwszym załadunku w tej trasie. Wcześniej nic dla was nie nagrywałem ze względu na to, że było po prostu ciemno. Niedawno się rozwidniło. Jest, słuchajcie, godzina po 9:00 teraz, już po 9:00. No w sumie rozwidniło się już jakiś czas temu, ale no nie było co nagrywać. Ja akurat jechałem w stronę załadunku. Jestem w okolicach bazy, tak naprawdę 37 km od bazy miałem załadunek. Ładujemy, jedziemy, słuchajcie, tym razem nie do Anglii, a do Francji. Mamy we Francji rozładunek. Jest to rozładunek, na którym już byliśmy dwa razy. Dwa razy wam go na 100% pokazywałem i pokażę wam go teraz trzeci raz. Pokażę wam, jak będzie wyglądała taka droga właśnie z Polski do Francji, jak to wszystko będzie się u mnie odbywało w tej trasie. Mam nadzieję, że będzie się wam podobało, bo chyba o to w tym wszystkim chodzi, nie? Żeby wam się te vlogi jakkolwiek podobały, trzeba będzie znaleźć receptę na zachętę dla was do zajrzenia na tego vloga. No ale spokojnie, wyjdzie wszystko w praniu. Na razie, słuchajcie, okazało się, że jestem spóźniony, bo miała być awizacja na godzinę 6:00, a jest po 9:00. Ja przyjechałem tak naprawdę po 9:00, więc zobaczymy, ile się zejdzie. Mają do mnie dzwonić, wzięli ode mnie numer telefonu. Jak tylko zadzwonią, to dostanę numer rampy i będę mógł się załadować. W ogóle to po ostatnim powrocie właśnie do Polski była wymiana palet. No i dzisiaj rano niestety czekała mnie intensywna praca przy tej wymianie. Musiałem je przerzucić z naczepy do paleciary. No i przy tym się trochę zeszło. Poranek, że tak powiem, pracowity. Nie chciało mi się strasznie, no ale trzeba było. Przyjechałem od razu, pierwsze co, żadnego rozpakowywania, żadnego ogarniania samochodu. Pierwsze co, te palety, żeby się tylko i wyłącznie rozgrzać. No i rozgrzewka była dosyć konkretna, także polecam każdemu z rana paletki przekładanie Lux Robota. Wtedy jak wracałem na bazę, mówię, dobra, niech on, bo i tak mi wrzucili je na pakę, nie będę ich przekładał teraz. Przełożę sobie, jak będę wyjeżdżał w trasę, może będę wyjeżdżał po południu, to sobie wcześniej przyjadę, no spokojnie przełożę. No okazało się, że wyjazd był rano, więc trzeba było jeszcze nocną zmianę lekko zaliczyć na przekładanie palet. A ja nadal czekam. Niestety spóźnieńcy mają to do siebie, że czekają. Podobno ma się zejść do samego wieczora z tym załadunkiem, także nie jest dobrze. Oczywiście w domu nie chciało mi się montować, no i teraz jest na to czas. Niestety w tej trasie trochę vlogów muszę zmontować, bo w domu będąc nic kompletnie nie montowałem. Yo, słuchajcie, załadowane, godzina 17:38. O kurde, tam jaki korek, ona mi tu każe jechać. Nie, dajemy w lewo chyba. A może i nie, dobrze, damy w prawo, a później tam będzie w lewo. Dobra, słuchajcie, bo ja teraz tutaj będę wyjeżdżał. Ogólnie załadowane, że tak powiem, można jechać już w stronę rozładunku, 1552 km i to będzie właśnie vlog typu jak ta droga właśnie wyglądała, nie? 1552 km. Ale hamowa, zobaczcie. Nie chcą wpuścić. To dziady. Trochę się zeszło, trochę nawet liczyłem ze spedytorem, że wyjdzie mi 9:00 i po tej 9:00 czy nawet 11:00 wieczorem będę mógł sobie jechać całą noc. No ale niestety wzięli mnie po... czekajcie, było 7,5 godziny, nie? No i kazali podjechać pod rampę. No i podjechałem w sumie. No i załadowane i jedziemy, słuchajcie. To jest na plus. Nie wiem, jak to będzie czasowo wyglądało, bo na 6:00 jest awizacja pojutrze. No nie wiem, czy się wyrobię. 1552 km. To jest takie dwa bite dni jazdy. I to tak bez ogródek bym powiedział, więc trzeba robić wszystko. A ja dzisiaj wszystko to stałem na tym, na placu przed firmą, na parkingu, nie? Trochę lipa.
ale cóż, no, czasami tak bywa. Jest to gdzieś tam wpisane w ryzyko. Niby byliśmy spóźnieni. Tutaj nie wiem, skąd wynikło to nieporozumienie. Ja jakby nie wiedziałem, że mam być tutaj, dajmy na to, na szóstą, a byłem, wiecie, tam po ósmej czy coś takiego. Więc no, ja nie miałem jakby na to wpływu. Gdzieś tam musiało to się w strukturach, tak powiem, dogadywania ładunku. Jedź do przodu. Nie dogadać się i wyszło jak wyszło. No ale też nie ma co narzekać. No. Mi się jakoś nie musi spieszyć, że tak powiem, chociaż ja i tak lubię swoją pracę robić dobrze i lubię, jak ona się po prostu układa. Bo jak się nie układa, to wtedy jest Lipton, człowiek się wkurza, szuka głupich rozwiązań. A po co? Jak może wszystko pójść dobrze, no nie wszystko zawsze idzie dobrze. Dobra, słuchajcie, nie będę tutaj smęcił. Powiem tak, widzimy się, jak będę miał coś ciekawego do powiedzenia, a muszę zadzwonić jeszcze na spedycję, tam wszystko potwierdzić. Znaczy już jest potwierdzone, trzeba jechać, tak? Jakby dogadać pewne szczegóły związane z planowaniem drogi, trasy i tak dalej. No i co, jak będę miał już coś tam dla Was ciekawego do powiedzenia, to się do Was będę odpalał. Muszę Wam powiedzieć, że jest mały teleport w czasie. Wyjechałem 4,5 godziny, jest dość ciemno na zewnątrz, więc nagrywam siebie. Za chwilę kończę swoją pracę. Dojeżdżam na parking i kończę szychtę. A to ze względu na to, że... To ze względu na to, że nic mi nie da zrobienie 45 i jechanie dalej, bo i tak 15 godzin od rozpoczęcia pracy poszło. Prawie, no. Jak zrobię 45, to będzie 15 godzin. Prawie. Bez 5 minut. Także jeśli bym zrobił 45, to mógłbym jeszcze 5 minut jechać. Kompletnie bez sensu. Zjechałem właśnie z dwójki na S3, tak? S3 do 90 dwójki i za chwilę tam pierwszy parking po prawej stronie. Przed tobą zjazd. Robię atak na niego. Tak będzie wyglądało dzisiejszy plan. Nie udało mi się zaparkować na parkingu, na którym zamierzałem, ale jestem na kolejnym. No i tutaj już mnóstwo miejsca, także spoko, krajzakończenia.pl. I co? Widzimy się rano, jak już będzie trochę jaśniej, to coś Wam pokażę na tym parkingu. Witam Was w kolejnym dniu. W kolejnym dniu na pauzie po pauzie. Właśnie szykuję się do startu. Ogarniam się, jadę na Świecko. I słuchajcie, będzie tankowanie. No i ogarnięcie się przed całą granicą, jak zwykle. Nie wiadomo, kraj rozpoczęcia, Polska. Zobaczcie sobie parking, ogólnie bardzo duży. Tutaj te rajki i tak były wolne w nocy. Także o każdej porze tak naprawdę można pewnie przyjechać i jakieś miejsce się znajdzie. Jeśli chodzi o płatność, to niby na znakach jest napisane, że jest opłata za parking, ale gdy chciałem zapłacić, metrach skręć w lewo. To pan się mnie zapytał, czy będę jadł obiad. No mówię, skręć nie jest. Jest noc, także nie będę jadł w nocy obiadu. Idę spać. No to nie, to nie musi pan płacić za parking. Także podejrzewam, że dla tych, co nie jedzą obiadu, jest za darmo. A tak to chyba 3 dychy? Jakoś tak. Stacja paliw BP Mostki. Tak się nazywa tutaj zjazd na ten parking. Jest też myjnia. I jest sklep. Duży sklep. I duży parking. O, nawet siłownia jest taka na zewnątrz. Zobaczcie. Jak ktoś tam uprawia sport w trasie, to jest na czym poćwiczyć. Także spoko. No i co? Tak wyglądał ten parking. No i dzisiejszy dzień... Skręć w prawo. Następnie trzymaj się lewej strony. Dzisiejszy dzień przed nami. Pokażę Wam, jak będzie dzisiejszy dzień wyglądał. U mnie. Jejciu, jakie ceny, zobaczcie. Diesel Ultimate 6,39. 3
trzymaj się lewej strony. Normalny diesel 6,20. Jeszcze Polska, a już zwężki. Jakaś zaraza z Niemczech przeszła. Nieźle, nieźle. Co tam się dzieje? Kuźwa, jakiś remont. Niedobrze, niedobrze. Sprawdźmy jeszcze, jaka kolejka jest do myjni. Tak się zastanawiam nad tą myjnią, ale nie chce mi się za bardzo. Zresztą pogoda jest marna. Uuu, jest kolejka. Nie, pierniczę. Jadę tankuję. Wykonaj zwrot o 180 stopni. Następnie jedź prosto. Robię trzymaj małe... się u lewej strony. Robię jeszcze małe zakupy i cisnę na Niemcy. Szybciej dzisiaj skończę, to będę miał mniej problemów z parkingiem. Tak sobie to tłumaczę. Na szczęście do tankowania nie ma dużej kolejki, tylko jeden przede mną, Rusek. I później ja. No i mnie czysto zatankowany. Zakupy o tam zrobione. No i co? Wyjeżdżam. Jadę w stronę granicy. Teraz kolejka do tankowania trochę się zwiększyła. Nie można powiedzieć nie. Jakoś fartem chyba mi się udało. Też się sam zdziwiłem, że aż tak dużej kolejki nie było. A teraz kolejka w Niemczech. Pierwsze zwężki. Widzę, że 2.30 na pierwszych zwężkach opóźnienia, 2 minuty 30 sekund. Po 80 metrach skręć w lewo. No i tylko wyjechałem i Magnuma się zepsuła przed nami. Masakra, oby tylko to ominęła, tak to będzie można ją ominąć. Ale masakra. A szedł dobrze, wyjeżdżam ze stacji tak na pełnej rakiecie. No i zdechło. Żarło i zdechło. Bywa. Tam przed państwem cyrk, tak zwany. Na świecku. Teraz go dobrze widać. Nie wiem, czy tu krzaki jakieś wycięli. A nie, no nie ma tak liści na tych, na drzewach. Proszę bardzo. Się wzięło i się zepsuło. Nie no, nie śmieję się, bo Magnumka, nie Magnumka, każdy się może zepsuć. Takim Volvem jeździłem i się psuło, co właśnie przed nas mijało. Psuło się co trasę. Zawsze jakaś awaria była, ale krótko jeździłem. No i zobaczcie, teraz nie ma tego, nie ma kolejki, mógłbym zjechać, ale powiem wam, że nie chce mi się. A i tak jest taka pogoda, że zaraz będzie brudny. A jak będzie padał deszcz, to chociaż spłucze to, co ma spłukać. A i tak brud, który miał zostać, to i tak zostanie. Wiadomo, jak jest, nie? Barierki tutaj montują. Mówię, co oni tu będą robić? A tu barierki montują, proszę państwa. Po 800 metrach trzymaj się lewej strony. Następnie skręć w lewo. Potrzebne te barierki tutaj, jak nie powiem komu, majtki. Niestety. Tymczasem żegnamy Polskę. No i dzień dobry w Niemczech. Pierwsza zwężka. Ciekawe, czy to czasem nie jest komitet przywitalny. Ale chyba nie, chyba tutaj jest ten remont tego pasa. Niestety.
ostatnie parę dni tutaj się działo podobno, jakieś ściągali, coś kontrolowali, zubowali, jak to Niemcy, nie? No, może bardziej na polityków, bo same ruskie są spoko, nie? Poznałem paru, to tam, no, nigdy... Na radiu dzieją się polityczne rozgrywki. No, mniej więcej to samo, jak sobie włączycie jakąkolwiek stację telewizyjną. Tam wszędzie się ludzie kłócą. Tu bardzo podobnie, a najczęściej takie rozmowy spotyka się właśnie w korku. No i tutaj też jest korek, słuchajcie. Niestety, dosyć konkretny, niby pokazuje nawigacja 8 minut 10 sekund opóźnienia, ale ja wiem, że tu będzie dosyć długo, myślę, że około godziny, półtorej to na pewno. Jest zrobiona zwężka, tutaj widzicie dwa pasy, ale dalej jest jeszcze połączona zwężka w zwężce, żeby, znaczy Niemcy połączyli korki, dwa korki w jeden. I przedłużyli zwężkę, zrobili tam na końcu zwężkę do jednego pasa. No i niestety tam jest straszny kibel, że tak powiem, i się to wszystko korkuje. No nic na to nie poradzimy, niestety. To są tylko Niemcy. Zawsze coś takiego będzie się działo. Ważne, że słuchajcie, najważniejsze to, aby tylko przelecieć ten kraj i mieć święty spokój, że tak powiem. I jak widzicie w lustereczku, jestem właśnie na parkingu. Kręci się pauza 45. Trzeba coś zjeść i będzie można jechać dalej. Ale bez jedzenia to nie robota. Powiem wam, że jest przed 15, a już są problemy z miejscami na parkingach. Coraz więcej tego transportu idzie. Kiedy to się unormuje jakoś te miejsca na tych parkingach? Nie mam pojęcia. Wszystko co dobre szybko się kończy. No i pauza też się szybko skończyła. Jeszcze dojadam jakieś paluszki po drodze i ciśniemy dalej. Następne 4,5 do zrobienia. W ogóle to poszła mała korekta co do adresu. Dużo się kilometry nie różnią, ale korekta jest. 779 km do celu, do rozładunku. Yo, słuchajcie, mały teleport w czasie. Jeszcze tylko godzina i 14 minut została na tacho do kolejnej pauzy 45, aby pójść na dychę. Jeszcze chwilę temu był pierwszy tysiak, już jest 1000 km i 8. Także miałem się odpalić do was na równego tysiaka, ale jeszcze chwilę temu napieprzało takie słońce prosto tutaj w okno, w szybę, że po prostu, no, mówiąc uczciwie, byście nic nie widzieli. O, w ten sposób powiedzmy. Nie lubię nagrywać pod słońce, ani kiedy właśnie, znaczy jak słońce świeci prosto tutaj w szybę, to ani sensu nie ma siebie nagrywać, ani tego co jest za oknem. Po prostu marnie wszystko widać. Nawet jak świeci prosto mi w twarz, to zazwyczaj to słoneczko oddzielam słońce i tą część, którą zasłania to słoneczko na mojej twarzy, jest taka twarz w pół oświetlona, w pół zacieniona. Także no nie ma sensu, po prostu nie lubię i tyle. Słuchajcie, 521 km jest do celu. Ostatnią część tej drogi, można by powiedzieć od pauzy 45, którą jadę, idzie to tak, chyba ze dwa korki tylko były, także i tak nie jest źle. Tutaj ta zwężka tutaj przy zjeździe na Oldenzaal jest zlikwidowana, także szło się bardzo dobrze. Tam się obawiałem, że coś mogli wykombinować nowego, ale faktycznie nie. Nadal jadę dwójką, nie zjeżdżałem tam na 30, no bo nie jadę na
Anglię, tam, znaczy na Holandię i tak dalej, tam do Belgii, żeby pojechać tak jak zwykle jeżdżę do Anglii, tylko po prostu jadę prosto do Belgii. Także jadę do końca dwójką, później tam będę kombinował, że tak powiem, kolejne drogi. Rzadko tak jeżdżę, także nie powiem wam numerów dróg. Po prostu nie wiem, jakie tam są. Może jeździłem tamtędy kilka razy, ale to wiecie, na tyle co się jeździ, to ciężko zapamiętać. No, także tak. Pogoda w ogóle dzisiaj dopisuje. W miarę ciepło, spoko jest. Dzień taki, powiem wam, no słabo udany, bo jeśli chodzi o jazdę po Niemczech, to można by było się... Znaczy, można by było się spodziewać. Wiadomo, że będzie ruch i będą korki, no ale chciałoby się więcej tych kilometrów zrobić w lepszym czasie, tak? Jak na razie jest słabo, ale walczę. Walczę i robię ile się da, dlatego też idę na dychę. Rozładunek jest przeawizowany, bo miałem być na 6, a mam być na 12.30, więc tutaj mała zmiana w planach. No i dobrze, bo powiem wam, że jak miałoby być na tą 6 rano, no to po prostu bym się nie wyrobił i gdyby nie udało się przeawizować tego, no byłby problem. Problem związany z rozładunkiem, bo tam, z tego co pamiętam, jak się czek spóźni, no to kibel, czekasz. I niestety. Ale dobrze, że się udało przeawizować i może coś z tego będzie normalnego. Zobaczymy, jak będzie dalsza część trasy też wyglądała. No bo ten odcinek powstaje w ramach, można by powiedzieć, projektu Polska-Francja, czyli w Polsce załadunek, we Francji rozładunek, a na pewno kolejne będą gdzie indziej. Liczę trochę, że po cichu, że odkryjemy w tym miesiącu znowu jakieś kolejne nowe państwo i kroi się to, powiem wam, kroi się, bo już kilka osób pojechało w ten kierunek i ja cały czas czekam na to, żeby mi się to trafiło. Jest to taki wyczekiwany mój kierunek i by się spełniły dwa kierunki, które były w moich założeniach, żeby podczas transportu, podczas pracy w transporcie odwiedzić. To będzie drugie państwo, które by się udało, bo pierwszym było właśnie Norwegia, no drugim właśnie to i jeszcze jest trzecie, ale tego trzeciego to raczej w tej firmie się nie uda, ze względu na to, że tam nigdy nikt nie pojechał i raczej się nie zdarzy takie coś. A tutaj jeśli chodzi o ten kierunek nowy, o którym myślę, no to mówię, już kilka chłopaków od nas z firmy zaliczyło ten kierunek, no i ostatnio nawet liczyłem, że tam pojadę, było bardzo blisko, że tak powiem, żeby się udało, ale niestety plany się zmieniały i wyszło jak wyszło. Zobaczymy, co się uda zrobić. Ważne, aby dalsza część powiodła się tak, żebyśmy pojechali do UK. I ty mi gdzie kurwa z przedniebkom pokaż, że kurwa, że koło, że tam jest ten, żeby się zatrzymał i sprawdził. Pewnie będą komentarze, że mam dziwny głos. A to za sprawą trochę weekendu, który był, trochę poimprezowałem, mimo że dlatego. No i mam katar, nie? Taki, wiecie, męczy mnie ten katar. Wiadomo, okres taki jesienno-zimowy, to człowiek jest zawsze taki, kurde, a to jakaś gorączka czasami, a to coś, a to jakiś kaszelek, no i katar. Ja mam bardzo często katar, znaczy bardzo często, krótko, ale dosyć często, nie? W sensie takim, że jak mam katar, to 2-3 dni mi przychodzi, ale często to się zdarza w ten sposób. Jestem właśnie podczas kolejnej pauzy 45, stoję przed kabinami, bo już nie ma gdzie zaparkować. 26 minut pauzy wychodzi, jeszcze 20 minut i będzie można startować. Ale masakra jest z parkingami. Ciekawe, gdzie ja dzisiaj zaparkuję. 443 km zostało do celu. Warto by było zrobić jeszcze no z jakieś 80. Dobrze by było, żeby ta reszta została jutro tak, żeby tylko zrobić na strzała do rozładunku bez pauzy. I to by było najlepsze. I wystartowałem, słuchajcie. Godzina i 3 minuty
została do pauzy 9 godzin. Także ciśniemy. Przede mną kilkadziesiąt kilometrów drogi i pauza. Kolejna dziewiątka w tym vlogu. No i niewiele dalej jestem na parkingu. Słuchajcie, przepatrzyłem wszystkie parkingi po drodze na aplikacjach i tak dalej. No i okazało się, że jest straszny kibel, jeśli chodzi o parkingi. No i znalazłem na drugiej aplikacji, bo w tej jednej usunęli ten parking ze względu na rażące złe opinie o nim. Jest to Autohof, ale już kiedyś wystawiłem właśnie na niego temat opinię i pokazywałem wam, co jest nie tak, i pokażę wam to też rano. Ja mam to szczęście, że jeszcze przyjechałem przed 22, bo jakbym przyjechał po 22, załóżmy w sobotę, no to jest kibel, bo tam do 12 chyba czekasz, aż otworzą ten restaurację, żebyś mógł wyjechać. Także no trochę marnie, ale ostatnie miejsce też było na tym parkingu i nie ma nigdzie więcej miejsca, nie znajdziesz. Także i tak z fartem, że się udało zaparkować. Opłaciłem ten bilet i rano będę mógł stąd normalnie wyjechać. Idę się wykąpać i kładę się spać, bo jestem mega zmęczony. I widzimy się rano, jak już będzie trochę jaśniej, żeby wam pokazać resztę dnia i resztę tej trasy. Do zobaczenia rano.